Politycy.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna. Po wygranej Donalda Tuska w wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej przystąpiono do kolejnego ataku na rząd. Tym razem głównym motywem tej kampanii antyrządowej jest hasło, że oto rząd Prawa i Sprawiedliwości chce doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To oczywiste kłamstwo, które nie ma żadnego poparcia w faktach ani w przeszłości. Gdyby przyjrzeć się Prawu i Sprawiedliwość, czy też ludziom, którzy tworzą tą organizację, okazałoby się, że właściwie byli oni prekursorami integracji Polski ze strukturami europejskimi. Ja przypomnę, że na początku lat 90., kiedy jeszcze nikomu się nie śniło wejście Polski do NATO, nikomu się nie śniła jeszcze Unia Europejska, wtedy istniała jeszcze Europejska Wspólnota Gospodarcza, Jarosław Kaczyński i grono jego współpracowników z Porozumienia Centrum jako pierwsi wysunęli publicznie taką wizję przystąpienia Polski do NATO i przystąpienia do EWG. Jaka była wtedy reakcja, wtedy na początku lat 90. tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj stanowią opozycję w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego czy do PiS-u. Oni wtedy wszyscy mówili, że jest na to za wcześnie, że nie można o tym mówić, że to jest rozdrażnianie naszych sojuszników ze Związku Radzieckiego, który istniał wtedy, że później, jak Związek Radziecki przestał istnieć, zaczęto mówić, że to jest drażnienie Rosji, że Polska nie jest na to gotowa, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski jest neutralność i stanie gdzieś tam sobie z boku głównych bloków politycznych i gospodarczych. Lech Wałęsa, ten rzekomy wielki bohater wolności, mówił wówczas o NATO bis i o EWG bis, o organizacjach, które miały być jakimiś takimi rzeczami naszej integracji z Europą Zachodnią, które miały być właściwie czymś, co jest pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją. Więc Jarosław Kaczyński i Porozumienie Centrum wtedy było odsądzane od czci i wiary. Twierdzono, że prawica zwariowała, że prawica chce skłócić nas ze wszystkimi sąsiadami. Kilka lat później okazało się jednak, że ten scenariusz stał się realny. I nagle wszyscy ci, którzy wcześniej przecież tak strasznie tą prawicę atakowali za jej dążenie do integracji, nagle stali się głównymi beneficjentami tego procesu. Nagle stali się głównymi obrońcami. Przy czym obrona, którą Europy, która jest w tej chwili udziałem Platformy Obywatelskiej, wygląda zupełnie inaczej. Platforma Obywatelska podchodzi do Unii Europejskiej w taki sam sposób, jak jej poprzedniczka Unia Demokratyczna i Kongres Liberalno-Demokratyczny podchodziły wówczas do Rosji, czy do Związku Radzieckiego, wcześniej jeszcze. To znaczy podchodzi do Unii Europejskiej jako takiego autorytetu, z którym nie dyskutuje się. Że Unia Europejska to jest w polityce opozycji dzisiejszej jest zakodowany taki strach przed podmiotowością. Ten strach był bardzo wyraźny wtedy w latach 90., kiedy Unia Demokratyczna protestowała przeciwko integracji z Zachodem. I jest widoczny również dzisiaj, kiedy Platforma Obywatelska i inne stronnictwa opozycji totalnej atakują Prawo i Sprawiedliwość za zbyt podmiotową politykę w stosunku do Europy. Prawda jest taka, że być może w przyszłości okaże się, że to, czego chce rzeczywiście w tej chwili PiS, to znaczy chce podmiotowości Polski na arenie międzynarodowej, za kilka lat stanie się faktem. Tak samo jak faktem stała się integracja Polski ze strukturami europejskimi, których zawsze domagała się polska prawica. Być może więc, jak twierdzę, jak mówię, za kilka lat okaże się, że ta podmiotowa polityka również stanie się, przyniesie owoce. Okaże się, że Polska odgrywa jakąś rolę w Unii Europejskiej, odgrywa jakąś rolę w ogóle w Europie, w strukturach europejskich, bo nie wiemy, co się stanie z Unią Europejską, jak ona będzie się dalej rozwijać. W tej chwili bardzo dużo w Europie się dzieje. Polska nie może przyglądać się temu biernie. Choćby z tego powodu, że Unię Europejską czeka ogromna reforma jej struktur. Wiadomo, że w tej kształcie, w jakim ona jest obecnie, Unia przetrwać nie może. Państwa rdzenia Unii chcą ścisłej integracji. Polska nie ma w tym żadnego interesu, żeby chcieć ścisłej integracji. Jednak próbuje wypowiedzieć głośno swoje zdanie, próbuje przeciwstawiać się polityce, która jest z punktu widzenia interesów Polski niekorzystna. Stronnictwo opozycji totalnej, które, tak jak mówię, mają ten kompleks posłuszeństwa zakodowany od dawnych czasów, nie próbują w żaden sposób nie tylko wspierać polskiego rządu, ale również stają tutaj po stronie tych państw rdzenia europejskiego, co jest wbrew interesom polskim.
Przyszłość pokaże, kto tutaj miał rację, chociaż wydaje mi się tak czy owak, że wizja Polski podmiotowej, którą prezentuje dzisiaj prawica, jest znacznie bardziej dalekosiężna niż to, co w tej chwili próbuje robić opozycja. Jeszcze raz powtarzam, prawica jako pierwsza zawezwała polskie społeczeństwo do integracji ze strukturami europejskimi. Dzisiaj tak samo wzywa je do większej podmiotowości. Miejmy nadzieję, że tak jak i wtedy w przypadku integracji, tak i teraz w przypadku podmiotowości, wizja prawicy okaże się tą wizją, która zwycięży. W polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna.